Gonzaga to jest moim zdaniem najciekawsza rola w tym scenariuszu. Najbardziej krwista, niejednoznaczna. No taka, jaką aktorzy lubią. Taki to ma dobrze jak ty. Nagrabi się, poharcuje i wróci do domu. Zależało nam na tym, żeby pokazać, skąd to się bierze, skąd jego frustracja. Posiada wszystkie cechy, których nie posiada Janosik. On jest tchórzliwy, z drugiej strony szalony, chciwy, rozbrajająco szczery. Ci dwaj mieli przynajmniej ze 30 złotych guzików, a do tego jeszcze pełne mieszki. Ja nie będę przez ciebie z gołą dupą chodzić, nie jestem tu jakimś popychadłem. Jest bardzo kolorową postacią, niejednoznaczną. Publiczność będzie go bardzo lubić. Czemu? Gdyby nie było Gonzagi, to by w ogóle nie powstała ta legenda. Jestem antyjanosikiem, tą czarną siłą, z którą się Janosik styka. A nie zapomnijcie, z kim żeście się spotkali!